powiedzieć o House of Ashes. Kolejne oznaczenie, no, jakby nie patrzeć. Lepsza od Little Hope, w moim, w moim o, o, o odczuciu, jeśli chodzi o taki wątek fabularny, na pewno. Akcji chyba też, bo było więcej, które było naprawdę zdecydowanie więcej. Być może to też była kwestia tego, że graliśmy akurat w, w typowego kopa po półtora godziny pierwszych spędzonych w Remote Together, ale ale grało się i tak naprawdę zacnie. No to patrząc na poprzednie części, no to tutaj muszę ewidentnie dać dyszkę. Niestety tutaj nie ma żadnej innej oceny, nie wchodzić w grę, więc tutaj dyszka, jeśli chodzi o House of Ashes czekam na pewno na czwartą Ostatnią część sezonu pierwszego, tak jak tutaj opisywali. No i na pewno będziemy go wyrywać też w typowym kopie, czyli czekamy na Friend Pasa. Więc to na pewno coś czujesz, że nie będzie w linii premiery. Więc wyczekujcie, na pewno. I tym oto miłym akcentem zakończę to podsumowanie.